Dzień dobry, jak zapraszamy do zdjęcia foto. On tu codziennie stoi, to jest słyszymy różne, nie tam wersje. Jakie? Co mówi do tych ludzi, nie? To jest chamski miś zakrywany. Zawsze był chamski. Nie mam nic przeciwko temu, żeby taki miś był, bo rzeczywiście to jest klimat, to jest tradycja. Natomiast z tego, co słyszałam, no to jest taka arogancja trochę tego misia. No. Pani ostatnio tu siedziała na ławce i kamerowała sobie krupówki, to on po prostu mówił, żeby nie nagrywać, bo trzeba zapłacić. A ona nie kamerowała jego, tylko był w tyle, nie? Czyli nawet jak się przejdzie obok niego z włączonym telefonem, to on żąda zapłaty? Dokładnie. Cześć, nazywam się... Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł, bo to nie ma sprawy. Ale my tu nagrywamy... Obojętnie, czy nagrywasz, czy cokolwiek, to jest to my tutaj stoimy, też z nami, proszę bardzo, zapłać. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. Tysiące polubień. Zdecydowanie więcej głosów oburzenia. Miś z Zakopanego, zdaniem Polaków, stał się symbolem pazerności. Mężczyzna, który od kilku lat zaczepia ludzi na krupówkach, bywa niekulturalny i arogancki. Nagabuje, a czasem wręcz zmusza do zapłaty za zdjęcia, nawet jeśli zupełnym przypadkiem pojawił się w kadrze. Rozgłos, jaki teraz zyskał, prawdopodobnie jeszcze zwiększył jego zarobki. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, i co więcej teraz klientów po tym słynnym filmiku? Ja nie przyjrzałem, że bardziej niepogarny miś o tym, tym lepiej. Proszę bardzo. Chodź, muszę zrobić zdjęcie. Ja wiem, jak oglądałem i wszędzie to właśnie. Okazuje się, że pan Mirosław, bo tak ma na imię mężczyzna w stroju misia, wcale nie jest góralem. Na krupówki przyjeżdża ze Śląska. Często angażuje do pracy nieporadne lub bezdomne osoby z Zakopanego, przebierając je za różne maskotki. On sam również występuje w wielu przebraniach. W okresie świątecznym dał się poznać jako Święty Mikołaj. Ale przecież ja nagrywam krupówki! Chłopie! Zobacz sobie, chłopie! No! Dzień dobry, możemy porozmawiać chwilkę? Na jakiej podstawie pan tutaj stoi, na tej ulicy? To jest nowo nabyte. Jak się pan rozlicza z tych pieniędzy, które pan zbiera od ludzi? Przepraszam cię, ja nie zbieram żadnych pieniędzy od ludzi. Nie zbiera pan pieniędzy. Mam jakieś tam, jeśli ktoś coś chce dać wolnego, to daję. Jaki jest pana cennik? Niech pan powie, no bo pan każe płacić sobie za zrobienie zdjęcia. Niczego takiego. Nie widać tutaj, widać coś? Ile pan zarabia tutaj dziennie na krupówkach? No proszę powiedzieć, bo przecież nie stoi pan tutaj za darmo. Dziękuję, miłego.